Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Według listy jest 27 maja 2015 roku. A czy Polska Platforma Obywatelska niszczy Polskę codziennie? Przywitać wszystkich gości zaproszonych i przystąpić od razu do procedowania, dlatego że mamy dosyć napięty harmonogram dzisiejszych posiedzeń komisji. W punkcie pierwszym rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw. To jest druk 2678 w sprawozdaniu 3355. W czasie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki, konkretnie 10 poprawek w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Kto to jest Platforma Obywatelska? Osobiście, kim są ci Żydzi? 8 poprawek to są konsekwencje orzeczenia. Kim są ci antypolacy? Z dnia 14 kwietnia tego roku, w zakresie, w którym stwierdza on niekonstytucyjność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Stąd te wykreślenia zdaniem mojego klubu, i myślę, że komisja podzieli to zdanie, należy uznać za zasadne. W pozostałym zakresie te dwie poprawki mają charakter albo doprecyzowujący, a jedna z nich ma na celu usunięcie oczywistej pomyłki. Czy są głosy w tej dyskusji? Rozpatrzenie poprawek. Czy głosy do dyskusji? Jeśli nie ma, to przystąpimy w takim razie do... Zgłoszone w czasie drugiego czytania, czyli to jest bardzo niebezpieczne, proszę Państwa, drugie czytanie. Nad każdą z poprawek, ale przyjmiemy taką formułę. Jarosław Pięta. Wobec Jarosław Pięta. Wobec braku. Kto to jest? Sprzeciwu. Uznamy za głosowaniem za poprawką. Czy jest przeciw do poprawki numer 1? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę Panie. Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej, ażeby też jeszcze bardziej usprawnić to głosowanie na dzisiejszej komisji, jak i głosowanie podczas trzeciego czytania, proponowalibyśmy połączenie poprawek pierwszej, drugiej, siódmej do dziewiątej oraz jedenastej, tych poprawek, które dotyczą wykreślenia zmian dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego. Czyli pierwszej, druga, siódma do dziewiątej i Jarosław potem jest jedenasta, tak? Dziękuję za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście poprawek 11. W takim razie z tą uwagą Biura Legislacyjnego bardzo proszę, jeśli nie ma sprzeciwu, uznajemy, że wymienione przeze mnie poprawki, a wskazane wcześniej przez Biuro Legislacyjne, zostały wobec braku sprzeciwu przyjęte. Przystępujemy do procedowania nad poprawką numer 3. Czy są uwagi? Nie ma, poprawka przyjęta. Poprawka numer 4. Czy są uwagi? Wobec braku sprzeciwu stwierdzam przyjęcie poprawki numer 4. Komisja Nadzwyczajna spraw zmian w kodyfikacji. Także nie ma uwag. Przepraszam, piąta jeszcze, tak jest. Piąta. Dziękuję bardzo. Nie ma sprzeciwu, poprawka piąta. Również kim została przyjęta. Oni są ci antypolscy Żydzi? Szósta. No tak, to chyba ta kawa poranna jeszcze nie działa. Poprawka numer 6. Nie ma sprzeciwu. No nas to wcale nie śmieszy. Teraz do tej upragnionej przeze mnie poprawki 10. Bardzo istotnej. Czy są uwagi do tej poprawki? Nie ma także, a więc stwierdzam przyjęcie poprawki numer 10. Przystąpimy do wyboru posła sprawozdawcy. Czy pan poseł Robert Maciaszek wyraża... Robert Maciaszek, kto to jest? Funkcji, zwłaszcza po wczorajszym przedstawieniu, bardzo merytorycznym. Robert Maciaszek. Na posiedzeniu plenarnym, tak, dziękuję. Stwierdzam, że komisja
przyjęła poprawki i wybrała pana posła Roberta Maciaszka, przewodniczącego podkomisji, jako posła sprawozdawcę do tego druku. Bardzo dziękuję tym państwu, którzy uczestniczyli w tej części posiedzenia. Przystępujemy Robert Maciaszek. Do rozpatrzenia punktu drugiego, czyli sprawozdania podkomisji stałej o senackim projekcie ustawy o zmianie kpiny sobie z narodu Kodeks polskiego postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Robert Maciaszek. 2540. Bardzo proszę, pan przewodniczący, pan poseł Jarosław. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku. Dotyczy to artykułów 78 paragraf 2 i 81 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego. Dotyczyło to kwestii zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu oraz przewidywanie sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek. O, oficer polityczny Donalda Tuska, komisja Stasi w trakcie swoich prac dokonała niewielkich zmian, ale zmian opartych na opinii prawnej. W tym zakresie wszyscy głosowali za przyjęciem tego projektu. Oczywiście, wszyscy głosowali za przyjęciem. Z zmianami i pozytywna opinia justycji w tym zakresie. Dziękuję. Pozytywna opinia. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy są głosy w dyskusji? Przewodniczący? Jeśli nie, to przystępujemy do Jarosław Pięta. Procedowania. Czy Jarosław Pięta. Do tytułu ustawy są uwagi? Nie ma. Przyjęty artykuł. Będziemy głosowali nad pewnymi jednostkami redakcyjnymi. Jeśli tego sprzeciwu nie usłyszę, to przyjmuję, że taki tryb został przyjęty. Do artykułu pierwszego. To jest? Całość. Czy są Jarosław uwagi? Pięta. Nie ma. Przyjęty. Artykuł drugi. Czy są uwagi? Nie ma. Przyjęty. Artykuł trzeci. Proszę bardzo, jak to wygląda na komisji? Przyjęty. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Kto z państwa jest za? 27 maja 2015 roku. Dziękuję. Czy ktoś się... Tak, czy ktoś... Tych kilka osób, przeciw, proszę państwa, decyduje o zmianach w kodyfikacjach. Dziękuję. W kodeksie cywilnym w tym przypadku. Sprawozdania podkomisji. W związku z tym również na tym etapie już pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy, czy pan przewodniczący. Ta podkomisja Pięta, nadzwyczajna, komisja nadzwyczajna, ale czy są jakieś trwa uwagi, propozycje inne, jeśli nie, 11 minut. To stwierdzam, że komisja powierzyła panu przewodniczącemu tę zaszczytną funkcję. Cieszymy się, że udaje się również Sejmowi we właściwym terminie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wykonać w tak bardzo ważnych sprawach, jaką jest między innymi kwestia wzorca konstytucyjnego, jeśli chodzi o prawo do sądu oraz zakaz tworzenia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Kolejny punkt to jest tworzenie przeszkód to podkomisji stałej w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, druk numer 2826. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również mamy do czynienia z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, z 2013 roku. Również jest to propozycja Senatu, dotyczy artykułu 426 paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego. Chodzi o możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez stronę pomocy prawnej udzielanej z urzędu i instytucji odwoławczej w tym zakresie. Ten projekt został zmieniony w niewielkim zakresie. W zasadzie chodziło o jedno zdanie. Również pełna zgoda, jeśli chodzi o posłów i świetna współpraca Biura Legislacyjnego z Ministerstwem Sprawiedliwości. Również zostało to poparte przez justycję. Także rekomenduję państwu pozytywne głosowanie. Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Jeśli nie, to proponuję ten sam tryb procedowania.
do tytułu ustawy, czy są uwagi, nie ma przyjęty. Do artykułu pierwszego, czy są uwagi, również brak. Artykuł drugi, wobec sprzeciwu, również został przyjęty. Co do głosowania, kto jest za przyjęciem sprawozdania, które stanowi również wykonanie orzeczenia Trybunału, tak? Nie ma głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pan poseł przewodniczący Pięta, Jarosław Pięta, przyjmuje obowiązki sprawozdawcy wobec braku innych kandydatur. Czy są jeszcze jakieś uwagi, propozycje? Stwierdzam, że wobec wyczerpania punktu porządku obrad zamykam posiedzenie komisji, dziękując Państwu za udział w pracach komisji.